Sesja, depresja. Ile razy widziałam ten żart na grupach czy w relacjach znajomych podczas przygotowywania się do egzaminów? Naprawdę mnóstwo razy. Czy uważam, że to tylko żart? Nie do końca, bo moim zdaniem to krok w tył do odczarowania przekonań, że depresję da się wyleczyć czekoladą. Według WHO depresja jest główną przyczyną niezdolności do pracy. Niestety połowa przypadków jest nierozpoznana, a prawie 50% osób nie otrzymuje odpowiedniego leczenia. Co w takim razie powoduje chorobę, której na pierwszy rzut oka nie widać, a zmienia ona funkcjonowanie tak wielu ludzi? Niestety nie poznano jeszcze jednoznacznej przyczyny, ale jedna z teorii mówi o tym, że odpowiada za to brak równowagi między neuroprzekaźnikami w mózgu. A zaburzona równowaga neuroprzekaźników nie dotyczy tylko osób słabszych, mniej zaradnych czy z określonymi cechami osobowości. Może dotyczyć każdego z nas. Tak jak każdego z nas dotyczy na przykład ból głowy. Jeśli boli nas głowa, nikt nie każe nam siłą woli leczyć tego bólu, tak samo jest z depresją. Nie wyleczymy jej zebraniem się w garść, ćwiczeniami czy jedzeniem czekolady do ulubionego filmu, tylko w łagodnych stanach psychoterapią czy psychoterapią połączoną z lekami. Oczywiście zdrowe odżywianie czy aktywność fizyczna może pomagać w redukcji objawów, ale to tylko składowa całej terapii. Ważne w tym wszystkim jest to, aby reagować na oznaki depresji, aby właśnie potrafić odróżnić smutek czy gorszy dzień od stanu nienaturalnego. Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych i wytycznych dla lekarzy pierwszego kontaktu można podejrzewać epizod depresyjny, jeśli objawy występują przez przynajmniej 2 tygodnie. A chodzi o co najmniej 2 z objawów takich jak obniżenie nastroju, brak zainteresowania czymkolwiek i zmniejszona aktywność czy zmęczenie. I do tego 2 lub więcej objawów takich jak zaburzenia snu, problemy z koncentracją, zmniejszony apetyt lub czasami zwiększony i jeszcze kilka innych objawów. Psychoterapia i leki, które stosuje się u większości pacjentów, pozwalają na znaczne zmniejszenie lub całkowite zniwelowanie objawów, jednak bardzo ważna jest tu systematyczność i odpowiednio dobrana terapia, która wymaga współpracy między lekarzem, psychologiem i pacjentem. Istotne jest to, żeby z pozornego braku poprawy na początku terapii nie odstawiać preparatu, a co gorsza, nie robić tego z dnia na dzień, ponieważ mogłoby to spowodować zespół odstawienny i nasilenie objawów. W zależności od tego, czy terapia jest odpowiednio dobrana i jaką stosujemy substancję, poprawa może nastąpić po 2-6 tygodniach, dlatego warto dać szansę na zadziałanie leku, a w razie wystąpienia działań niepożądanych skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Depresja jest chorobą, która wymaga leczenia, podobnie jak na przykład cukrzyca, problemy z tarczycą czy nadciśnienie. Dlatego nie powinniśmy się wstydzić o niej rozmawiać i nie bagatelizujmy, jeśli ktoś z naszego otoczenia ma długotrwale obniżony nastrój. Być może właśnie potrzebuje poważniejszej pomocy niż tylko pocieszanie i tak zwane dobre rady. Jeśli macie pytania co do działania czy stosowania leków przeciwdepresyjnych, to farmaceuta powinien rozwiać Wasze wątpliwości. Porozmawiajcie z nim o tym w aptece lub na Zapytaj farmaceutę, na gdzie polek.